Dziękuję Małgorzato za takie miłe przywitania. Przede wszystkim dziękuję mieszkańcom i mieszkankom Koszalina, sąsiadów z Zamiedzy. Bardzo mi miło odwiedzić moich przyjaciół z Zamiedzy, bo Słupsk i Koszalin to miasta, które zawsze się kochały i kochają. Wczoraj zresztą wieczorem byłem, odwiedzałem taki największy blok w Słupsku, który ma takie dość charakterystyczną nazwę. Państwo pewnie znacie, Zemsta Koszalina, ale to jest, to jest prezent Koszalina dla Słupska, ponieważ to sąsiedztwo na pewno nas wzmacnia i jestem tutaj jako były prezydent Słupska, jako samorządowiec, jako sąsiad właśnie tego okręgu, dlatego że wbrew pozorom i wbrew temu, co się mówi, Koszalin i Słupsk bardzo dużo łączy. Łączy nas Środkowe Pomorze, łączy nas wspólna historia, łączą nas rodziny, które przecież często tutaj w Koszalinie i w Słupsku mieszkają i są przedzielone tylko i wyłącznie tą granicą województwa. Łączą nas też wspólne problemy i o tych problemach chciałbym dzisiaj powiedzieć i rozwiązaniach z tym związanych. Nie może być tak, że politycy raz na 4 lata przyjeżdżają do naszych miast i obiecują nam góry, złote góry. Tak się stało niestety 4 lata temu, kiedy Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość prowadziło swoją kampanię. Przyjechali wtedy do Słupska i do Koszalina i obiecali nam, że powstanie województwo środkowo-pomorskie. To województwo nigdy nie powstało. Przez 4 lata rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zrobił nic, żeby ta obietnica, która nie była konsultowana z mieszkańcami, ale spełniała pewnie część marzeń mieszkańców o silnym, dostatnim Pomorzu Środkowym. Nie zrobiono nic, żeby ją zrealizować. Zostaliśmy oszukani jako mieszkańcy Pomorza Środkowego i dzisiaj powinniśmy i mamy do tego moralne prawo, żeby oczekiwać od rządzących odpowiedzi, dlaczego nas oszukali. Dlaczego nie spełnili swojej obietnicy związanej z powstaniem województwa środkowo-pomorskiego? Wszyscy wiemy, że tak naprawdę nie chodzi o województwo, że nasze marzenie o tym, żeby samostanowić, związane jest z pewną degradacją naszego regionu, która postępuje od wielu lat. Pamiętacie Państwo Koszalin, który rósł w siłę? Tutaj powstawały wielkie przedsiębiorstwa. Tutaj napływała ludność nie tylko z okolicznych wiosek, ale z całej Polski. Tutaj do Koszalina i do Słupska ściągali ludzie, żeby pracować. Tu były urzędy wojewódzkie. Tu było wiele innych urzędów, które zostały zamknięte, fabryki pozamykane, ludzie stąd wyjeżdżają. Nasze miasta, Słupski i Koszalin, się niestety wyludniają. Jeżeli rządzący w Warszawie nie zdadzą sobie sprawy, że odcinanie tlenu takim miejscowościom jak nasze będzie miało swoje konsekwencje, to po prostu nasze miasta będą wymierały. To w naszych miastach wszyscy młodzi ludzie, którzy się uczą jeszcze dzisiaj, to z naszych miast wyjadą. Tak się już dzisiaj dzieje. Zostają tylko seniorzy. Nie wiem, co to jest, ale jest. Zostają tylko seniorzy. I to jest wielki problem, który można rozwiązać. Rozwiązać go można za pomocą mądrej polityki rządzących w Warszawie. Mamy dobrych samorządowców, ale oni sami sobie nie poradzą. Co trzeba zrobić? Po pierwsze, trzeba przywrócić godne miejsce na mapie Polski takim miastom jak Koszalin i Słupsk. Można to zrobić, przenosząc tutaj urzędy. I nie mówię tylko o urzędach, które w ramach deglomeracji można by było przenieść z Warszawy do Koszalina. Tak jest na całym świecie, że się przenosi urzędy, ministerstwa i tak dalej do takich miejscowości. Ale można by było także stworzyć tutaj w Koszalinie i w Słupsku pełne delegatury Urzędu Wojewódzkiego czy Urzędu Marszałkowskiego. Kto ma siłę i pieniądze, żeby regularnie jeździć do Szczecina i załatwiać sprawy? A tak dzisiaj jest. Wiele spraw trzeba załatwiać w Koszalinie, w Szczecinie, czy w naszym przypadku w Gdańsku. To musi się zmienić. Po drugie,
musimy mieć tutaj instytucje, które będą gwarantowały nam pewne standardy. Na przykład jeśli chodzi o opiekę zdrowotną. Tak się nie dzieje. W sierpniu w Koszalinie wszyscy pamiętamy, przeżywaliśmy poważny kryzys. Kiedy wystarczyło, że dwóch lekarzy zachorowało. Nie było zdolnych do tego, żeby pełnić swoją pracę. Szpital tutaj w Koszalinie został sparaliżowany. Pojawiły się poważne problemy. Szpitale w Szczecinku czy w Białogardzie borykają się z ogromnymi problemami finansowymi. Nie są w stanie zaoferować dobrych warunków pracy dla lekarzy, dla pielęgniarek, dla całego personelu, bo powiaty nie są w stanie utrzymać tych szpitali bez pomocy państwa. Jakie są tego konsekwencje? Ludzie będą uciekali z naszego regionu. Będą uciekali tam, gdzie dostaną dobrą opiekę społeczną, gdzie dostaną dobrą ochronę zdrowia, gdzie dostaną dobrą edukację, gdzie dostaną dobrą komunikację. Sam prezydent Koszalina sobie nie poradzi. I dlatego my jesteśmy dzisiaj tutaj. I Lewica jeździ szczególnie do takich miast, właśnie jak Słupski, Koszalin, żeby powiedzieć, że my chcemy naprawdę zrównoważonego rozwoju, na który umówiliśmy się w Konstytucji. I dlatego chciałbym tutaj zapewnić, że jak Lewica będzie miała możliwość, to takie miasta jak Koszalin, Słupsk, Radom i Częstochowa będą same decydowały o tym, jaki będzie ich status. Czy chcą być miastami wojewódzkimi, czy nie chcą. Bo takie duże metropolie, aglomeracje, jak Częstochowa, Radom, czy aglomeracja Słupska, czy Koszalińska, powinny mieć prawo głosu w tej sprawie. To mieszkańcy powinni zdecydować, w jakiej formule chcą mieszkać w tym regionie. Czy chcą mieć województwo środkowo-pomorskie, czy nie. Jeżeli zdecydują na tak, Lewica takie województwo utworzy, bo taka będzie racja stanu i racja ekonomiczna, społeczna dla powstania. Jeżeli nie, uzbroimy takie miasta jak Koszalin i Słupsk w całą infrastrukturę, która będzie gwarantowała tutaj godne życie. Udało nam się wiele z tych rzeczy zrobić w Słupsku, zrobimy w całej Polsce. Wszystkiego dobrego dla moich przyjaciół z Koszalina. Bardzo mi miło. Szanowni Państwo, zanim oddam głos innym, to chciałbym Państwu powiedzieć, że to dla mnie też zaszczyt, że mogę tutaj stać naszą trójką, pierwszą trójką kandydatów, czyli kandydatki dwóch kandydatów, którzy startują z naszej listy Lewicy. Lewica zawsze w Koszalinie i w Słupsku była bardzo silna. Zawsze tutaj dostawaliśmy ogromne poparcie, za które Państwu bardzo dziękuję. Ale to zobowiązanie. Jesteśmy tutaj, ponieważ to wysokie poparcie zobowiązuje do tego, żeby szczególnie tutaj realizować nasz program i pokazywać, jak można urządzić państwo, urządzić miasto, kiedy rządzi Lewica. Udowadniamy to w wielu samorządach na Pomorzu Środkowym. Przyszedł najwyższy czas, żebyśmy od 13 października zaczęli udowadniać to w całej Polsce. Dlatego obiecuję Państwu, że zrobimy wszystko, że nasza kandydatka i kandydaci zrobią wszystko, żeby dostać się do polskiego parlamentu i od 13 października realizować nasz program. Bo rzeczą nienormalną jest, że Pomorze Środkowe nie ma swoich lewicowych przedstawicieli, ba, Polska nie ma swoich przedstawicieli lewicowych w polskim parlamencie. Jesteśmy jedynym parlamentem w Europie, w którym nie ma lewicy. I to 13 października się zmieni. My to zmienimy. Wszystkiego dobrego. Do boju, drużyno. Dzięki.